Cześć, mam na imię Filip i witam Cię w moim podcaście Podróże bez tajemnic, w którym znajdziesz wiele ciekawych informacji i podróżniczych inspiracji. Dzisiaj porozmawiamy o kraju, który od lat jest w takim topie krajów, do których Polacy najchętniej wyjeżdżają, gdzie najchętniej spędzają swoje wakacje, czyli o Turcji. I kiedy zastanawiałem się, kogo zaprosić jako gościa do tego odcinka, postanowiłem, że chciałbym, żeby to była osoba, która oprócz tego, że zna ten kraj jako turysta, podróżowała do niego, ale też poznała go bardziej od podszewki, taka, która miała okazję również w nim pracować, czy nawet mieszkać. I taką osobą jest właśnie mój dzisiejszy gość, Ewa Matęgiewicz, która wraz z koleżanką prowadzi własną agencję turystyczną w Marmaris. Cześć Ewa, bardzo mi miło, że jesteś dzisiaj tutaj ze mną, z nami. Cześć, bardzo miło. I słuchaj, pewnie Ty najlepiej powiesz, jak do tego doszło, bo tak jak wspominałem, no Ewa ma z Turcją dużo wspólnego, znają bardzo dobrze, ale myślę, że najlepiej ona sama powie, jak to się zaczęło i skąd to zamiłowanie, skąd ta pasja do Turcji. Znaczy to jest, Filip, wbrew pozorom chyba najtrudniejsze pytanie, na jakie przychodzi mi odpowiadać. To takie na rozgrzewkę, właśnie na początek. No właśnie, tak z wysokiego cena, dzień dobry. Tak naprawdę najtrudniejsze pytanie, dlatego że ja ciągle szukam odpowiedzi na to pytanie, dlaczego Turcja, bo Turcja nigdy nie była jakoś w kręgu moich zainteresowań, to znaczy ja zawsze uwielbiałam podróżować i w sumie od dzieciństwa wyjeżdżaliśmy z rodzicami, moi rodzice też uwielbiali zwiedzać, więc miałam tę możliwość, żeby mnóstwo ciekawych miejsc odwiedzać, ale Turcja nigdy nie była takim must see gdzieś tam na liście krajów do odwiedzenia i tak naprawdę przyjechałam do Turcji przypadkiem, absolutnie przypadkiem, to był 2008 rok, kiedy zawitałam tutaj po raz pierwszy, jako turysta po prostu na tygodniowe wakacje, nieplanowane, takie last minute, dosłownie last minute. I po tym jak tutaj dotarłam, przyleciałam na Riwierę Turecką na tygodniowe wakacje, absolutnie się w tym kraju zakochałam i to zakochałam się we wszystkim i to jest, nie ukrywam, miłość taka od pierwszego wejrzenia, która od tych wielu, wielu lat trwa, więc gdybym miała tak jednoznacznie odpowiedzieć, dlaczego Turcja, nie wiem, po prostu czuję, że to jest, czułam od tamtego momentu, że to jest moje miejsce na ziemi i przez te wszystkie lata tak się nie zmieniło. To się nie zmieniło, chociaż no, życie układało się tak, że do tej Turcji faktycznie przyjechałam po raz pierwszy tak zawodowo w 2009 roku i miałam okazję mieszkać tutaj przez kilka lat. Później wróciłam do Polski i pracowałam w Polsce. Dzięki Turcji związałam się z turystyką, także moja droga była nieco inna, bo zazwyczaj jest tak, że ktoś związany z turystyką przyjeżdża na daną destynację i z tą destynacją już wiążą się jego losy. W moim przypadku była tak, że ja najpierw pokochałam Turcję, a później szukałam takiego pomysłu na siebie, to znaczy co zrobić, jak to zrobić, żeby móc tutaj zostać, żeby móc tutaj mieszkać i poznać ten kraj. No i tak naprawdę jedyną drogą, żeby to osiągnąć, była właśnie turystyka. Także najpierw Turcja, później turystyka. No i w sumie od tego 2008 roku, od kiedy ta przygoda z Turcją się rozpoczęła, no, mieszkam w Turcji z przerwami, ale ponad 7 lat. Mówisz, tak jak wspomniałeś, ta przygoda z Turcją zaczęła się od tych pierwszych wakacji, tak? Czyli porozmawiajmy teraz właśnie o tych wakacjach, czyli jeżeli ktoś planuje takie wakacje, to Turcja aktualnie jest w ofercie polskich organizatorów, turoperatorów, jest kierunkiem, który lata przez cały rok, praktycznie przez cały rok można do Turcji polecieć, no ale nie jest to kierunek taki typowo całoroczny, także zimą tam jest ciepło. Powiedz, kiedy najlepiej zaplanować właśnie, kiedy najlepiej polecieć na wakacje do Turcji? Tak, i pewnie powiesz, to zależy, tak, zależy w jakim celu, tak, kto leci i tak dalej, ale jakbyśmy sobie mogli takie trzy, powiedzmy, grupy, no nie wiem, dwie grupy na przykład, jedna grupa to była chcę polecieć na wakacje taką rodziną z dziećmi, a druga powiedzmy, nie wiem, żeby sobie typowo pozwiedzać, pojeździć. To jakie okresy byłyby najlepsze? Znaczy, to jest prawda, że tutaj no nie można jednoznacznie odpowiedzieć, to znaczy należy odpowiedzieć, to zależy od tego, co lubimy, na co się nastawiamy, jak sobie te wakacje wyobrażamy. Natomiast Turcja jest na tyle dużym krajem i na tyle też zróżnicowanym pod względem klimatu i temperatur, że jesteśmy w stanie w każdym momencie w roku tutaj przyjechać, tylko właśnie musimy dopasować nasze oczekiwania do tego, co nas tutaj spotka. Jeśli ktoś planuje zwiedzanie i typowo nastawia się na to, że to nie ma być wypoczynek na plaży, przy basenie, all inclusive, opalanie się i korzystanie z kąpieli słonecznych, ale właśnie taki bardziej aktywny wypoczynek, czyli właśnie możliwość podwiedzania, pooglądania, pojeżdżenia, no to zdecydowanie najfajniej jest Turcję odwiedzić poza sezonem, takim typowym sezonem. Ten sezon, taki stricte sezon turystyczny w Turcji, on się zaczyna z końcem mniej więcej kwietnia, czyli taka majówka, nasza polska majówka, i trwa do końca października. Wtedy można powiedzieć, można założyć, że mamy w Turcji no, coś, co my Polacy nazywamy latem, tak? To znaczy mamy te 25 stopni gwarantowane, powyżej 25 stopni, dni słoneczne, praktycznie nie występują opady deszczu, więc to jest taki moment, w którym możemy sobie spokojnie leżeć na plaży, pić drinki i cieszyć się po prostu latem i słońcem. Natomiast jeśli nastawiamy się na to, że chcemy typowo pozwiedzać, to powinniśmy sobie przyjechać albo w kwietniu i tutaj cały kwiecień tak naprawdę, na przykład na Riwierze Tureckiej, to jest ten region, gdzie temperatury są wyższe i tym samym i tam trwa sezon przez cały rok, więc fajnie jest przyjechać właśnie w kwietniu czy też w maju. To jest jeszcze ten moment, w którym te upały nie będą nam tak bardzo doskwierały, więc możemy śmiało zwiedzać. Albo na końcu sezonu, czyli gdzieś tam październik, listopad, te miesiące to są takie miesiące dedykowane osobom, które nie lubią upałów i chcą być aktywne. Natomiast jeśli nastawiamy się na wakacje rodzinne i chcemy po prostu z dziećmi odpocząć w hotelach, no to najfajniejsze ku temu będą takie typowe miesiące letnie. Od końca maja do końca września mamy gwarantowaną pogodę i to niezależnie od regionu i wszystkie tak naprawdę atrakcje w hotelu też są dostępne, także dzieci na przykład będą mogły z wielu atrakcji skorzystać, które no, z uwagi na niższe temperatury na przykład nie są dostępne poza tymi miesiącami w szczycie sezonu. Tak, czyli powiedzmy akwaparki, tego typu rzeczy, to w czerwcu już mamy gwarancję, że to już zacznie działać i to już są takie... Znaczy nawet w maju, tak naprawdę nawet w maju. Ale tak, żeby no, na pewno, żeby wszystkim było ciepło. Wiadomo, dużo zależy od tego, jakie kto ma odczucie ciepła, bo są tacy, którzy no nie wytrzymają lipca, a są tacy, którzy po prostu uwielbiają te lipcowe temperatury w Turcji, ale powiedzmy, że w czerwcu już to wszystko działa i tak jakby, no to jest taki sezon, gdzie tak jak lipiec, sierpień, w Polsce, powiedzmy, tak. Jeśli pogoda pozwoli. Jeśli pogoda pozwoli, to tak samo, czyli od lipca do końca września, tak mówiłaś? Do końca września, znaczy od czerwca do końca września można śmiało przyjeżdżać z taką gwarancją pogody. Tak, takiego lata na pewno, takiego prawdziwego lata, jasne. Prawdziwego lata. Dobra, a teraz tak, mamy, tak, jeśli chodzi o takie wyjazdy turystyczne, wakacyjne, no to najczęściej są to dwa regiony, Riwiera Turecka i Turcja Egejska. Tak. Jakbyś mogła tak w skrócie porównać te dwa regiony, czym one się różnią, właśnie też pod względem temperatury, krajobrazowo, jakie są różnice, jakie najważniejsze między nimi? Czy ten sezon jest może krótszy gdzieś? To znaczy tak, no, Riwiera Turecka to jest ten region, który właśnie jest w tej chwili dostępny dla Polaków przez cały rok, dlatego że te czartery latają faktycznie do Antalyi, czyli do tej stolicy Riwiery Tureckiej, tego najpopularniejszego chyba lotniska wśród turystów w Turcji. No to Riwiera jest dostępna całorocznie, natomiast czym się różni Riwiera od części egejskiej. Ja miałam tę przyjemność, że ja na Riwierze spędziłam ponad 3 lata, a teraz ponad 3 lata jestem na Riwierze tej egejskiej, więc mam porównanie. No też nie będę do końca obiektywna, bo ja z jakichś względów wybrałam sobie jednak tę część egejską, żeby tutaj mieszkać już na stałe. Natomiast mamy oczywiście duży sentyment do tej części Riwiery Tureckiej. Natomiast takie główne różnice, przede wszystkim to jest kwestia klimatu i temperatur panujących w tych regionach. Riwiera Turecka to jest to wybrzeże południowe Turcji nad Morzem Śródziemnym położone i to jest ta najcieplejsza część kraju, czyli tam po prostu mamy najwyższe temperatury, ale co za tym też idzie, największą wilgotność, więc tutaj też nie każdy odnajdzie się w tak wysokich temperaturach, bo to, że jest ciepło, to jest jedno, ale odczuwalność tych temperatur i ta wilgotność powietrza sprawia, że nie wszyscy dobrze się czujemy, bo jak sobie myślimy, że jest 35 stopni, no to tak myślimy, super, fajnie, ciepło, ale te 35 stopni dla nas, nieprzyzwyczajonych do takich temperatur, połączonych z tą wilgotnością, często wiąże się z tym, że po prostu ciężko jest funkcjonować poza hotelem, poza klimatyzacją, jednym słowem. Ciężko jest tak swobodnie się poruszać w ciągu dnia, bo te temperatury, odczuwalność tych temperatur będzie po prostu dużo wyższa, więc to jest jakby pierwsza różnica, różnica klimatyczna. Druga kwestia to jest różnica krajobrazowa. To znaczy Riwiera Turecka to jest ta część, która jest taka, powiedziałabym, bardziej płaska. Tam mamy wybrzeże, mamy długie plaże, ciągnące się czasami kilometrami, piękne, szerokie plaże, natomiast dosyć płaski krajobraz. Gdzieś tam w tle zobaczymy góry, natomiast takie bardziej spektakularne widoki, czyli to, co często chcielibyśmy, myślę, w Polsce móc obejrzeć, czyli góry i morze jednocześnie. To jest coś takiego, co na Riwierze Tureckiej spotkamy w kurorcie Kemer. To jest taki bardzo charakterystyczny kurort i wiem, że mnóstwo Polaków właśnie zachwyca się takim krajobrazem na Riwierze, którego nie spotkają ani w Alanii, ani w Side, czyli takie góry wpadające wprost do morza. Coś, czego faktycznie w Polsce nie ma. Natomiast ta Turcja Egejska to jest właśnie taki krajobraz. Tutaj mamy góry, które do tego morza wpadają, mamy mnóstwo zieleni, to jest dużo bardziej zielony region, no też klimat oczywiście gdzieś tam to determinuje, że ta bujna roślinność tutaj występuje dużo częściej, nieco niższe temperatury, dużo więcej zatok, dużo więcej takich malowniczych, powiedziałabym, zakątków. Ja wiem, że ktoś, kto jest fanem Riwiery Tureckiej, bo Polacy często dzielą się tak trochę, mamy turkoholików, grekomaniaków, mamy zwolenników Riwiery, mamy zwolenników Turcji Egejskiej, no to pewnie ktoś by mi tutaj zarzucił, że Riwiera jest równie piękna, ja z tym gdzieś tam nie dyskutuję, natomiast tak zupełnie subiektywne moje odczucie jest takie, że jakby bardziej malowniczo, bardziej zielono, bardziej turkusowo, dużo więcej barw i kolorów, to jest coś, co występuje akurat w regionie Turcji Egejskiej, która, no jak sama nazwa wskazuje, leży nad Morzem Egejskim. Już trochę uprzedziłaś też tam, przemyciłaś taki wątek plaży, uprzedziłaś moje kolejne pytanie właśnie o plażę, bo często wyobrażenie jest takie, nas, Polaków, mamy bardzo ładne plaże nad Bałtykiem, miałki, fajny piasek i często oczekujemy też tego właśnie jadąc gdzieś dalej na wakacje, a nie zawsze tak to bywa. Jak to wygląda w Turcji? Jakiego rodzaju plaże? Wspomniałaś właśnie o Kemer, wspomniałaś o ładnych plażach gdzieś w okolicach Riwiery. Jak to wygląda? To znaczy tak naprawdę nie da się sklasyfikować konkretnie regionu do jakiegoś typu plaży. To nie jest tak, że na Riwierze Tureckiej występują na przykład tylko piaszczyste plaże i jadąc do któregoś z kurortów, nasz hotel czy nasz kurort będzie położony nad piaszczystą plażą. Dlatego, że zarówno na Riwierze Tureckiej, jak i tutaj w części egejskiej znajdziemy każdy rodzaj plaż, począwszy od tych plaż piaszczystych z takim drobnym piaskiem, ale to nie jest Łeba. To tutaj trzeba zaznaczyć, że tutaj faktycznie jak ktoś oczekuje, że przyjedzie do Turcji i będzie wypoczywał nad plażą, czy będzie mógł korzystać z takiej plaży, jaka jest w Łebie, czy w ogóle na Wybrzeżu Bałtyckim, no to może się czuć nieco rozczarowany. Ja to zresztą bardzo często powtarzam turystom, z którymi jedziemy na wycieczkę, których zabieramy właśnie na jedną z takich plaż wyjątkowo spektakularnych tutaj w Turcji i to jest taka plaża İztuzu, która w wielu rankingach, nawet rankingu National Geographic pojawia się jako jedna z najpiękniejszych plaż świata. No i mnóstwo ludzi nastawia się, porównując te plaże, znaczy zanim oczywiście ją zobaczy, spodziewa się, że to będzie coś w stylu plaży nad Bałtykiem, natomiast no, to nie są takie widoki, to tutaj plaży jak w Łebie czy plaży jak nad Morzem Bałtyckim raczej się nie znajdzie. Natomiast faktycznie czy na Riwierze, czy tutaj w części egejskiej znajdziemy i plaże piaszczyste, i plaże żwirowe, i plaże kamieniste, i plaże zatokowe, i mieszanki tak naprawdę tych plaż. Dużo zależy od hotelu. Nie da się powiedzieć, że jadę na Riwierę, bo tam są piaszczyste plaże, bo tak po prostu... Tak, no dokładnie, czyli trzeba już patrzeć pod kątem, sprawdzać po prostu dany hotel, przy hotelu jaka ta plaża występuje. O hotelach nie będziemy wchodzić w temat hoteli, bo to jest bardzo obszerny temat, ale jakby Turcja słynie z tego, że ma dobre hotele, dobry standard, dobre wyżywienie, więc tutaj jakby naprawdę trudno trafić źle, jeżeli poczytamy sobie trochę opinii, czy w swoim biurze podróży zapytamy się swojego agenta o poradę, o doradztwo w sprawie hotelu, to tutaj ryzyko trafienia na jakiś naprawdę słaby hotel no jest małe. Ale jeszcze zostajemy przy tych dwóch regionach, to jakbyś mogła powiedzieć, co w jednym i w drugim warto zobaczyć. Tak, już mówimy o takich wycieczkach, powiedzmy wycieczkach fakultatywnych, czyli tak dodatkowo, żeby sobie coś zobaczyć. To znaczy przede wszystkim ze względu na odległości, bo to jest taka rzecz bardzo istotna, na to warto zwrócić uwagę planując wakacje. Jeśli ktoś nastawia się jadąc na przykład na Riwierę Turecką, że nie wiem, pojedzie do Stambułu na przykład albo pojedzie do Efezu, no to musi sobie spojrzeć na mapę, zobaczyć jakie to są odległości i ile czasu trzeba by było przeznaczyć, żeby po prostu tam dotrzeć. Więc jeśli nastawiamy się konkretnie na jakąś atrakcję, którą chcemy odwiedzić, no to najpierw zwróćmy uwagę na mapę i zobaczmy, który region będzie bliższy, czyli gdzie to będzie bardziej dostępne, bardziej możliwe. Takie miejsca, takie top miejsca, które myślę, że bardzo dużo ludzi odwiedza i zresztą słusznie, bo miejsca są absolutnie wyjątkowe, no to jest przede wszystkim takie miejsce jak Pamukkale, czyli wapienne, białe tarasy, cud natury. Zresztą miejsce absolutnie wyjątkowe w ogóle w skali światowej i to jest miejsce, które jest dostępne zarówno z Riwiery Tureckiej, jak i dostępne z tej części egejskiej. Tylko odległość sprawia, że no, na przykład jadąc stąd, czyli z Riwiery Egejskiej, chociażby właśnie z Bodrum, musimy przeznaczyć około 3 godzin na dojazd w jedną stronę. Natomiast będąc w Alanii, no to ten przejazd potrwa ponad 5 godzin, czasami nawet jeszcze dłużej. Więc jakby jedno i drugie jest realne do zobaczenia, tylko no, musimy się liczyć po prostu z odległością. Z kolei rzecz absolutnie też wyjątkowa, przepiękna i myślę, że w ogóle jedna z ciekawszych na świecie, czyli Kapadocja, jest dostępna tylko i wyłącznie jako wycieczka z Riwiery Tureckiej. Tutaj z części egejskiej w ogóle nie są praktycznie organizowane takie wyjazdy ze względu właśnie na odległość. Tutaj to nas pokonuje. Można oczywiście pojechać jakoś na własną rękę, czy dolecieć tam samolotem, no bo Turcja jest fantastycznie skomunikowana pod tym względem. Natomiast jeśli chcemy zorganizowaną wycieczkę, no to już z tego regionu nie będzie możliwe. Natomiast z Riwiery absolutnie Kapadocja to jest rzecz, którą trzeba zobaczyć będąc na Riwierze. To jest grzech tam nie pojechać. No i to nam zabierze 2 dni. Dlatego, że to są wycieczki połączone z noclegiem tam na miejscu, więc musimy sobie przeznaczyć te 2 dni wakacji na Kapadocję po prostu. Będąc na Riwierze na pewno warto jest pojechać do Antalyi, bo najczęściej jednak wybieramy hotele, które znajdują się w kurortach, czyli to jest Alanya, Side, Belek, Kemer. Natomiast stolica całej Riwiery, czyli miasto Antalya z przepiękną starówką, niezwykle interesującą historią, no duże miasto faktycznie, ale miasto, które też trzeba zobaczyć. Powiedziałabym, że to jest to, co wypadałoby zrobić będąc tam. No i dla takich osób bardziej może aktywnych, które trochę więcej chcą adrenaliny, niekoniecznie zabytki, niekoniecznie może widoki, tylko tak bardziej aktywnie, no to takie atrakcje jak na przykład rafting. Bardzo fajna rzecz, którą właśnie na Riwierze Tureckiej szczególnie polecam, dlatego że stopień trudności tego raftingu jest taki dopasowany dla każdego. To nie jest na tyle trudne, że ktoś miałby sobie tam nie poradzić, a wrażenia są absolutnie wyjątkowe. To jest to, co gdzieś tam rekomendowałabym, jeśli ktoś jest na Riwierze. Oczywiście tych miejsc jest dużo więcej, natomiast to są takie rzeczy, myślę, jakby każda znajdzie tutaj swojego odbiorcę. Natomiast jeśli chodzi o Riwierę, o tę część egejską, no to tutaj z kolei możemy pokazać te miejsca, które będą bliżej, a są niedostępne, będąc właśnie na Riwierze. No i przede wszystkim to jest wspomniany już przeze mnie Efes, czyli najlepiej zachowane starożytne miasto świata, w którym ciągle trwają wykopaliska i ja wiem, że mnóstwo osób sobie może pomyśleć, a tam nudy, kamienie, ruiny, co mnie to obchodzi, nic ciekawego, ale wbrew pozorom to jest naprawdę fantastyczne miejsce, dlatego że to nie będzie tylko historia, to nie będzie tylko maglowanie dat czy tam porządków architektonicznych, ale na przykład dowiemy się, jak działały domy publiczne w starożytności chociażby, albo odwiedzimy na przykład winiarnię i spróbujemy tutejszego wina, także to też nie jest taka wycieczka stricte historyczna dla samych fanatyków historii, a naprawdę miejsce jest niezwykle interesujące i położone też na tyle blisko, że w jeden dzień śmiało sobie tam dojedziemy. Kolejna rzecz, takie miejsce, które myślę, że trzeba też odwiedzić będąc tutaj, to jest to wspomniane Pamukkale, czyli właśnie ten plus Riwiery Egejskiej, że stąd mamy zdecydowanie bliżej, żeby do tego Pamukkale dojechać. No i jest takie powiedzenie, to jest już takie bardzo utarte i mnóstwo ludzi tego używa, że kto nie widział Pamukkale, ten nie widział Turcji wcale. Gdzieś tam nawet mnóstwo biur podróży sobie wpisało do swoich ulotek czy jakichś tam broszur reklamowych tego typu stwierdzenie. No coś w tym jest. Generalnie miejsce jest wyjątkowe, no i właśnie bliskość Riwiery Egejskiej to jest też na plus, żeby po prostu tam pojechać. No i trzecia rzecz, trzecie takie miejsce, to jest na pewno wycieczka do Dalyanu, bo to jest absolutnie chyba najbardziej taka, powiedziałabym, uniwersalna wycieczka, to znaczy wycieczka, która opiera się na rejsie łódką, połączona z przepięknymi widokami, z kąpielami błotnymi, z podziwianiem takich skalnych grobowców wykutych w skałach, z czasem wolnym na plaży, łowieniem krabów. Fajna wycieczka też na przykład dla rodzin z dziećmi, ale też dla osób, które nie chcą się zmęczyć, chcą coś zobaczyć, ale nie lubią chodzić. Chcą mieć czas wolny. Taka naprawdę wycieczka absolutnie dla każdego i chyba... Dla każdego, tak. Brzmi jak dla każdego. Brzmi jak dla każdego i powiem szczerze, że chyba taka najlepiej sprzedająca się wycieczka, to znaczy taka wycieczka, gdzie najwięcej osób się faktycznie na tę wycieczkę decyduje, będąc tutaj na Riwierze. To są takie trzy wycieczki, które polecałabym stąd. No, ciekawe propozycje. Dużo tych nazw wpada. W opisie tego odcinka je wszystkie wynotuję, tak żeby można było sobie do nich wrócić i poczytać w internecie. Ale do jednej jeszcze chcę wrócić, do Kapadocji, bo gdzieś obiło mi się uszy, nie miałem jeszcze okazji lecieć balonem nad Kapadocją, bo to też jedna z atrakcji, tak, bo można pojechać, zobaczyć, ale też można polecieć balonem. Tak jak ktoś widział w internecie jakieś zdjęcia, tapety czy cokolwiek z balonami na tle takiego księżycowego krajobrazu bajkowego, to na pewno to była Kapadocja, więc pewnie wie, o czym mówię. I słyszałem, że to też nie jest tak, że też muszą być odpowiednie warunki, żeby to miało sens. Nie wiem, czy tam chodzi pewnie też o gęstość powietrza i tak dalej, temperatury, tak? Że muszą być odpowiednie temperatury, żeby ten lot mógł się odbyć. Kojarzysz, kiedy tam właśnie najlepiej na takie wycieczkę pojechać? To znaczy, powiem tak, mi wielokrotnie zdarzyło się odwiedzać Kapadocję zimą podczas wycieczek objazdowych z grupą. No i wiadomo, że będąc w Kapadocji zimą, no to wrażenia są też, myślę, wyjątkowe, dlatego że cała Kapadocja pokryta jest śniegiem, bo to jest ten region w Turcji, gdzie po prostu zimą leży śnieg. I temperatury spadają poniżej zera. To jest też takie zaskoczenie bardzo często, no bo Turcja nam się kojarzy, że tu jest 35 stopni, tylko i wyłącznie lato, słońce, palmy i tak dalej. Nie, tutaj jak najbardziej mamy kurorty narciarskie, mamy śnieg. Ja powiem szczerze, że ja częściej widzę śnieg w Turcji niż w Polsce w ostatnich latach, więc Jest to kraj naprawdę zróżnicowany. Natomiast jeśli chodzi o samą Kapadocję, ze względu właśnie na te wizyty zimą podczas wycieczek objazdowych, no to wielokrotnie spotkaliśmy się z tym, że właśnie osoby, które chciały latać balonem, niestety nie mogły tego marzenia spełnić ze względu na warunki atmosferyczne. Po prostu był za duży, za silny wiatr, no i ze względów bezpieczeństwa te loty były odwoływane, zwłaszcza że te loty odbywają się wcześniej rano, to znaczy gdzieś tam o wschodzie słońca najczęściej te balony startują, więc ta temperatura też jest niska. Najbezpieczniej i tak myślę najprzyjemniej, żeby do Kapadocji pojechać i na 99,9 tym balonem móc polecieć, to warto się wybrać albo w kwietniu, albo w maju. Lipiec, sierpień jest bardzo ciepło i też bardzo, bardzo tłoczno, więc co prawda to nie są aż tak wysokie temperatury, ale mimo wszystko jakoś tak w szczycie sezonu na mnie Kapadocja nie robiła aż takiego wrażenia, więc ja bym raczej rekomendowała, żeby właśnie to był kwiecień, to był maj, ewentualnie początek czerwca i wrzesień, październik. To są te dwa miesiące takie jesienne, gdzie też te warunki atmosferyczne pozwalają na to, żeby to piękno Kapadocji podziwiać z balonu właśnie. Okej, no to gdzieś tam jest na mojej liście. Słusznie. Okej. Mówiliśmy sobie o tych wycieczkach. Najczęściej to są wycieczki właśnie zorganizowane. Natomiast jest też grupa osób, która ceni sobie, bo w innych krajach wypożycza auto na własną rękę i podróżuje, zwiedza samemu. Jak wygląda wypożyczenie, możliwość wypożyczenia samochodu w Turcji? Czy to jest popularne i czy poruszanie się po drogach tureckich jest dla Polaków bezpieczne? Znaczy powiedziałabym, że coraz bardziej tak. Czy jest to popularne? Znaczy jest wiele osób, które faktycznie zjeżdżą sobie, zwiedzają sobie po prostu na własną rękę w ten sposób, że wypożyczają auta. Te wypożyczalnie są praktycznie w każdym kurorcie dostępne. Nie ma problemu z tym, żeby auto wypożyczyć, żeby się porozumieć po angielsku z pracownikami tej wypożyczalni, więc tutaj jak najbardziej. Jeśli a dokumenty? Jakie są? Nasze prawo jazdy jest... uznawane, wystarczy, tak? Tak, jak najbardziej. Natomiast to, na co warto jest zwrócić uwagę, bo jeśli ktoś nie miał doświadczenia na drogach takich krajów południowych i nie zna fantazji tutejszych kierowców, no to musi się uzbroić w cierpliwość i mieć oczy z tyłu głowy, powiedziałabym. Dlatego, że tureccy kierowcy to też jest taki rozdział, myślę, o którym można by książkę napisać. Tak naprawdę może zacznę od tego, że jeszcze paręnaście lat temu tutejszy egzamin na prawo jazdy wyglądał tak naprawdę w ten sposób, że trzeba było odpalić auto, przejechać ileś metrów, skręcić, zaparkować i ten egzamin kończył się. I dana osoba zostawała kierowcą po prostu. Teraz to się zmieniło i coraz częściej te egzaminy, znaczy już teraz te egzaminy przypominają po prostu te egzaminy, które my znamy chociażby z Polski już coraz bardziej, co nie zmienia faktu, że jest mnóstwo kierowców, którzy jeżdżą bardzo fantazyjnie w Turcji. Natomiast to, co jest istotne, i co wiele osób w ogóle zaskakuje, to jest stan dróg. Turcja ma bardzo dobre drogi. To są drogi ekspresowe, część to są oczywiście autostrady płatne, ale to nie są takie ceny jak w Polsce, jest dużo, dużo taniej, więc śmiało można jeździć i przede wszystkim nie ma takiego natężenia ruchu. Takie natężenie ruchu spotkamy w miastach, w kurortach typu Alanya, Antalya, Bodrum, Marmaris, tam będzie tłok, natomiast jak wyjedziemy poza kurort, no to się możemy zdziwić, bo tych samochodów będzie naprawdę garstka, więc to jest coś, co myślę, że jest taki in plus. Stan dróg też jak najbardziej, natomiast trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na ubezpieczenie, jakie nam oferuje dana wypożyczalnia, bo najczęściej to jest takie podstawowe ubezpieczenie, w którym nie ma ani lusterek, ani reflektorów, jakby tych części, ani szyb na przykład, czyli jakby tych części, które z którymi najwięcej się może przydarzyć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest też limit kilometrów. Te wypożyczalnie zakładają jakiś limit kilometrów w danym dniu, a Turcja jednak często to są duże odległości do pokonania, więc żebyśmy się zmieścili po prostu w tej kilometrówce założonej nam przez wypożyczalnię, to jest jakby kolejna kolejna sprawa. Natomiast powiem szczerze, że mnóstwo osób, które biorą pod uwagę to, żeby wypożyczyć w Turcji auto i jechać, planują coś takiego, no to jak później sobie przeliczą na przykład właśnie odległości i taką ogólną wygodę, no to decydują się jednak na to, żeby pojechać na wycieczkę zorganizowaną i mieć wszystko zapewnione już przez kogoś, bo no, nie chcą się jakby bawić, tak mówiąc kolokwialnie, w to, żeby to załatwiać samodzielnie w ten sposób. Natomiast jest to jak najbardziej do zrobienia, żeby Turcję objeżdżać samochodem całkowicie, jest to bezpieczne. Okej, ale to jest cenne informacja właśnie, żeby pełne ubezpieczenie, tak, żeby na to zwrócić uwagę. Na to zwrócić uwagę w szczególności. Tak. Jasne. Takim też elementem, bez którego niektórzy nie wyobrażają sobie pobytu w Turcji, to są zakupy na tamtejszych bazarach. Różnego rodzaju, odzieżowe i inne. Właśnie to też jest jakaś regionalizacja, że gdzieś te bazarów jest więcej, są lepsze. Czy się targować? Jak się targować? Wiele pytań w jednym, ale po kolei. To znaczy generalnie każda tak naprawdę dzielnica praktycznie, jeśli mówimy o kurortach, to praktycznie każda dzielnica ma swój bazar. One się w różnych dniach odbywają. Najczęściej to jest tak, że to są ci sami sprzedawcy, którzy po prostu z jednej dzielnicy w poniedziałek jadą do drugiej we wtorek i tak dalej. Na tej zasadzie. Więc jakby dostępność takiego bazaru jest w Turcji praktycznie wszędzie. Gdzie byśmy się nie wybrali, no to ewentualnie to jest kwestia dojechania, co też w Turcji jest bardzo proste, bo mamy tak zwane dolmusze, czyli taką komunikację lokalną, czyli takie małe busiki, które łapiemy na zasadzie łapania stopa, które nas gdzieś tam pozwalają nam się przemieszczać, więc to, żeby odwiedzić w Turcji bazar, to nie jest żaden problem, bardzo, bardzo łatwo na taki bazar się udać. Jeśli chodzi o bazary, no to tak jak wspomniałeś, mamy bazary różnego typu, bo praktycznie wszystko możemy na bazarze tureckim kupić. Najbardziej popularne to są takie bazary spożywcze albo bazary odzieżowe. No i myślę, że to odzieżowe to jest to, co zainteresuje osoby, które będą nas oglądać, bo chyba nie znam takiej osoby, która przyjechałaby do Turcji i wyjechała z niej bez zakupów jakichś takich odzieżowych, różnych marek. Bo wiadomo, że Turcja jest krajem podróbek, także kupimy tu absolutnie wszystkie możliwe marki i to bardzo dobrej jakości. Zasada jest taka, że oczywiście należy się targować i w Turcji tak naprawdę targujemy się wszędzie, to znaczy poza sklepami spożywczymi, czyli takimi typowymi marketami, poza aptekami i sieciówkami, no bo też Turcja oczywiście ma mnóstwo takich sklepów sieciowych, tam gdzie będą wbite ceny, no to we wszystkich innych sklepach należy się targować. To jest poniekąd wpisane w ogóle w kulturę handlu w tym kraju, więc jest to mile widziane. Natomiast zasada jest taka, że targujemy się wtedy, kiedy naprawdę chcemy kupić dany produkt, to znaczy rozpoczynamy w ogóle rozmowę, jakikolwiek dialog na temat ceny, wtedy, kiedy faktycznie jesteśmy zainteresowani. No i najczęściej odbywa się to w ten sposób, że jeśli sprzedawca mówi nam, że coś kosztuje na przykład 100 lir, czyli w tutejszej walucie, no to my proponujemy 40, tak? No on oczywiście tego nie przyjmie, będzie tutaj długa dyskusja, trzeba się też uzbroić w cierpliwość, w jakąś tam dłuższą chwilę. No i chodzi o to, żeby gdzieś tam się spotkać w połowie mniej więcej, to znaczy znaleźć jakiś tam kompromis. Natomiast prawda jest taka, że takie 50 czy też 60% ceny tej pierwotnej, która zostanie nam zaproponowana, to jest taka cena, którą jakby można zapłacić, warto zapłacić za dany produkt. Taka jest okej, tak, nie mamy wyrzutów sumienia, że przepłaciliśmy. Nie mamy wyrzutów sumienia, chcieliśmy naciągnąć. Chociaż tutaj warto wspomnieć, że w tej chwili przynajmniej te ceny, które są w Turcji, po przeliczeniu na złotówki, one są naprawdę bardzo korzystne. To znaczy ta lira turecka obecnie ma chyba najniższy kurs, jaki ja kojarzę przynajmniej. Dlatego jak sobie przyjeżdżamy w tej chwili na wakacje i widzimy ceny, no to wszystko możemy sobie podzielić na pół. To znaczy jak mamy cenę na przykład 100 lir, no to tutaj będzie mniej więcej 50 zł. I tutaj wiem, że jest bardzo miłe zaskoczenie, zwłaszcza jak się jeździ gdzieś tam na wakacje do strefy euro i przyjedzie się tutaj i właśnie zobaczymy te ceny i sobie możemy porównać. Naprawdę Turcja jest krajem, w którym bardzo tanio możemy zrobić dużo ciekawych zakupów. Czyli jak na zakupy do Turcji, to w tym roku. Póki jest dobry kurs. No, ten kurs liry to już tak od chyba 3 lat tutaj się utrzymuje, więc no, okay. Ktoś w zeszłym roku czegoś nie kupił, to śmiało może w tym roku wrócić. Okay. A właśnie wspomniałaś o walucie. Jaką najlepiej walutę zabrać, czy wymieniać na miejscu? Gotówka, karta? Powiem tak, coraz więcej na bazarach pewnie gotówka, tak? No. Na bazarach gotówka, to jest w ogóle najwygodniejsze. To znaczy coraz więcej osób przyjeżdża faktycznie z kartą i ta karta poza bazarami praktycznie wszędzie z tej karty skorzystamy. To jest całkowicie bezpieczne. Często też ta karta Revolut, ona też ma tutaj jak najbardziej sens. Powiedziałabym tak, że to jest takie częste pytanie właśnie, czy lepiej wziąć euro, czy lepiej wziąć dolary. Natomiast to wszystko zależy od kursu walut w danym momencie, a on jest na tyle dynamiczny, że ja bym nie wskazała jednej waluty. Czyli bez znaczenia większego. Nie ma większego znaczenia, ale to, co bym gdzieś tam zalecała, to, żeby nie przyjeżdżać tutaj ze złotówkami, bo bardzo często przyjeżdżają goście, którzy mają tylko złotówki i chcą na miejscu zamienić te złotówki na liry. I generalnie to jest możliwe, to znaczy może uda się gdzieś tam znaleźć kantor, w którym zostanie nam złotówka zamieniona, ale będzie to naprawdę bardzo słaby kurs, więc to jest jakby najgorsze rozwiązanie, żeby przyjechać tutaj ze złotówkami i szukać tej wymiany na miejscu. Ale idąc na bazar lepiej wymienić to euro czy dolary na liry i w lirach, tak? Najlepiej jest płacić lirami, to jest tak naprawdę najkorzystniejsze w tym momencie, dlatego że często jak zapłacimy w danym miejscu dolarami bądź euro, no to sprzedawca nie będzie miał takiej waluty, żeby nam wydać. Automatycznie będzie nam chciał wydać w lirach. No i wiadomo, że będzie wydawał w takim przeliczniku, który jest korzystny dla niego, a niekoniecznie dla nas. Więc musielibyśmy wszędzie chodzić z kalkulatorem na wakacjach, to chyba jest średnio wygodne. Więc lepiej zawsze mieć tej liry trochę. Dokładnie. Bo mówimy o tych zakupach, rzeczy można sobie przywieźć, tak? Ale to nie jest taka, powiedzmy, pamiątka z Turcji, tak, która by nam pewnie będzie przypominała o tych wakacjach w Turcji, ale jakbyśmy chcieli mieć coś takiego faktycznie tureckiego, regionalnego, fajnego, jako pamiątkę czy jako upominek dla kogoś, oprócz magnesów na lodówkę. Oprócz magnesów. To znaczy coś takiego, co warto na pewno przywieźć, to są tutejsze amulety, czyli tak zwane oko proroka. Coś, co ma nas chronić przed takim złym spojrzeniem, w ogóle ma nam przynosić szczęście. To jest taki amulet, z którym spotkamy się. Turcy zresztą wielką wagę w ogóle przykładają do amuletów, więc w tureckich domach, czy tam w restauracjach, czy w sklepach też znajdziemy te amulety. Oni też jakby wierzą w moc takiego amuletu, więc warto sobie na pewno coś takiego przywieźć jako taki gadżet, na przykład w postaci bryloczka do kluczy, czy jakiejś takiej dekoracji do domu, którą sobie możemy gdzieś tam na ścianie powiesić, będzie nam fajnie o tych wakacjach przypominać. To jest jedna rzecz. Natomiast później bardzo często myślę, że takie produkty też spożywcze na przykład, czyli coś, z czego Turcja słynie, chociażby hałwa, i tutaj mamy mnóstwo przeróżnych. Ja nie jestem, powiem szczerze, fanką hałwy, to znaczy nie byłam fanką hałwy nigdy, do momentu, kiedy nie spróbowałam hałwy w czekoladzie z granatem. No to tutaj moja opinia na temat hałwy się mocno zmieniła. I teraz już jestem fanką i tych hałw naprawdę jest tutaj niezliczona po prostu liczba, więc jeśli ktoś lubi albo szuka właśnie prezentu, no to jak najbardziej. Fajna rzecz, którą Turcy tutaj wykorzystują w domach, przygotowaniu, a u nas w okresie grillowym na przykład super się sprawdza, czyli sosy z granatów, no bo granat to jest taki jeden z najważniejszych owoców tureckiej kuchni, no i sosy czy soki są bardzo popularne. Sosy mają w ogóle bardzo długi termin przydatności, więc można śmiało sobie taki sos w każdym markecie nawet znajdziemy. Także to można sobie jak najbardziej przywieźć. Kawa, herbata. No, tutaj to są te napoje, które zresztą są tu spożywane bardzo dużych ilościach i też najczęściej Polakom smakują. I kawa po turecku, i herbata, no to można sobie też z wakacji przywieźć. Wina. To jest coś, co wiele osób zaskoczy, bo może Turcja się nie kojarzy jako kraj, w którym się wina produkuje albo pija. ale prawda jest taka, że na tych ziemiach tureckich obecnie wina są produkowane dłużej, mają dłuższą historię niż we Włoszech czy we Francji. Czyli w takich krajach, które nam się stricte z winami mogą kojarzyć, no to Turcja tę historię ma dłuższą. I tutaj znajdziemy też ciekawe na przykład wina owocowe, wina z melona, z granata chociażby, czy na przykład z czarnej morwy chociażby. Także takie smaki troszeczkę inne, mniej znane. Na pewno mnóstwo wyrobów ceramicznych, bo tutaj też jest bardzo długa historia, jeśli chodzi o Turcję, właśnie związana z ceramiką. Także jak ktoś szuka sobie jakichś takich użytkowych jakichś przedmiotów, czy właśnie czegoś na prezent, to jak najbardziej. Coś, z czego w ogóle słynie też tutaj na przykład Turcja Egejska. Ja to zawsze porównuję do takiego naszego oscypka, że jak jedziemy do Zakopanego, no to kupujemy oscypa, taki regionalny, typowy produkt. No to tutaj absolutnie właśnie w Turcji Egejskiej mamy sosnę i tutaj z tej sosny produkowane są miody i te miody są absolutnie... Sosna drzewo rozumiem, tak? Tak, tak. I właśnie takie miody spadziowe i to jest absolutny taki, powiedziałabym, produkt, który Turcy też odwiedzając Turcję, tę część egeńską, właśnie to wybrzeże też sobie bardzo często do domu przywożą. Właśnie stąd taki symbol tego regionu. No i na pewno coś, co myślę, że w ogóle bardzo często Polacy, no nie tylko Polacy, bardzo dużo nacji przywozi z Turcji, czyli właśnie odzież, tekstylia, bo to nie tylko odzież, nie tylko te wszystkie marki, które gdzieś tam znamy, ale w ogóle różnego rodzaju wyroby, na przykład ręczniki, pościele i tym podobne rzeczy, bo jakościowo to jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Bawełna turecka to jest w ogóle jedna z lepszych baweł na świecie, bo taki ranking nawet powstał, nie wiem na jakiej zasadzie ten ranking się przygotowuje, ale bardzo często właśnie turecka bawełna jest na pierwszym miejscu jako najlepsza bawełna na świecie. Oprócz tego coś, co będą kojarzyć, myślę, że mnóstwo Polaków kojarzy to jeszcze z lat 70. czy nawet wcześniej, czyli skóry. Kiedyś się jeździło do Stambułu, przywoziło się skóry, skórzane kurtki i tak dalej. To wciąż oczywiście ten rynek jest tutaj ogromny, ceny bardzo konkurencyjne, ale przede wszystkim ogrom tych wszystkich fasonów i modeli jest naprawdę no, niebywały. No i biżuteria. I tutaj złoto to jest też coś takiego, co bardzo często kupujemy na wakacjach, dlatego że Turcja ma bardzo długą tradycję w ogóle związaną z tego typu wyrobami i złoto ma dla nich szczególne znaczenie, to znaczy dla takiej typowej tureckiej rodziny, tutaj mogłabym się nad tym rozgadać, ale generalnie no jest taka zasada, że jak się rodzi dziecko, to dajemy złoto, jak jest ślub, to dajemy złoto, jak dziewczyna wychodzi za mąż, to też od przyszłego męża dostanie, czy od przyszłej swojej rodziny, do której wejdzie, dostanie ileś tam złota, więc to złoto naprawdę ma tutaj takie też drugie dno, powiedziałabym, natomiast ceny są, myślę, też konkurencyjne i jest tego dużo. No to są chyba takie najbardziej, myślę, najbardziej popularne produkty, które gdzieś tam, na które zwracamy uwagę będąc tutaj. Trochę tej waluty warto przywieźć jednak. Ale żeby, targować. Ale targować, tak, oczywiście. Jak najbardziej. Zacząłeś mówić o właśnie chałwie, o jakichś tego typu wyrobach. A czy jest jakaś taka potrawa, coś, czego trzeba spróbować, będąc w Turcji? Znaczy, powiem Ci, Filip, tak, tu na temat kuchni tureckiej książkę można by napisać autentycznie, dlatego że to jest połączenie tak wielu różnych smaków, bo to jest połączenie i kuchni śródziemnomorskiej, i kuchni orientalnej, że tak naprawdę chyba każdy w tutejszej kuchni znajdzie coś dla siebie. Ja w ogóle jestem zwolenniczką tego i zawsze wszystkich namawiam, żeby mimo tego, że mamy wypasiony hotel, mamy all inclusive, mamy wszystko w tym hotelu, żeby wyjść na zewnątrz, żeby pójść do takiej typowej tureckiej lokanty tak zwanej i spróbować tego, co Turcy jedzą, jak oni jedzą, dlatego że wybór jest niebywały. No coś, co nam się, myślę, na pierwszy rzut ucha przychodzi do głowy, to jest oczywiście kebab, tak? Czyli coś, co znamy. to w Polsce już chyba wszędzie jest dostępne. Natomiast no myślę, że też nie ma pewnie osoby, która nie spróbowałaby kebaba i jakieś tam wyobrażenia o tej potrawie ma. No i często jest duże zaskoczenie, jak się pójdzie w Turcji na prawdziwego takiego tureckiego kebaba, którego oczywiście trzeba tutaj spróbować, bo to jest oryginalna tutejsza potrawa. To jest potrawa, która wywodzi się stąd, więc kebab zdecydowanie trzeba spróbować. Lody tureckie, które są robione na przykład z mleka koziego i mają zupełnie inną konsystencję niż takie lody, które my znamy. To znaczy to są lody bardzo gęste, które nie rozpływają się tak łatwo, tak mimo tych wysokich temperatur. To jest coś, czego spróbować trzeba. Trzeba na pewno spróbować raky, czyli tutejszego alkoholu, anyżówki, która powstaje z destylacji winogron. Coś, co no, nie powiedziałabym, że to jest taki napój narodowy, bo napojem narodowym w Turcji jest herbata, ale wiem, że i to mnóstwo ludzi mi mówi, że w Turcji ta anyżówka smakuje lepiej. Jak oni sobie tutaj wypili anyżówkę, to było fajnie, a jak już zabrali sobie butelkę do Polski, spróbowali w Polsce, to już smak nie był taki dobry, więc spróbujmy tu na miejscu. Na pewno właśnie herbata po turecku. Na pewno tak zwany ayran, czyli taki jogurt naturalny, wymieszany z wodą i z solą i z przyprawami, który świetnie się sprawdzi, jak mamy właśnie bardzo wysokie temperatury i upały, dlatego że to nam wyrównuje florę bakteryjną, bardzo nas orzeźwia też i jest praktycznie wszędzie dostępne. Zupy. Tych zup też jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Turcy w ogóle zupy jedzą na śniadanie już nawet, więc zupa z soczewicy, czyli taka narodowa turecka zupa. No i mnóstwo sałatek też różnego rodzaju, dlatego że Turcja to nie jest tak naprawdę kraj turystyczny, tylko to jest kraj rolniczy. To jest kraj, który ma bardzo rozwinięte rolnictwo, więc znajdziemy tutaj mnóstwo gatunków i warzyw i owoców. Więc naprawdę warto jest, będąc tutaj na wakacjach, po prostu tej kuchni popróbować, wyjść i zjeść tak lokalnie. Tym bardziej, że naprawdę te ceny, myślę, że nas mogą gdzieś tam zaskoczyć. No i coś, co też jest tutaj, myślę, bardzo gdzieś tam popularne w tej części właśnie egejskiej, to znaczy dużo bardziej popularne niż na Riwierze, dlatego że ta część jest taka bardziej, no tutaj mnóstwo osób, które lubią Grecję, no to też przyjeżdżając właśnie na tę część egejską jest no, zadowolona, dlatego że to jest takie pomieszanie nieco takiego pomieszania między tą greckością a tureckością, takie mamy tutaj wpływy. No i też to się objawia nawet w tym, że mamy taką kuchnię właśnie typową owoców morza, ryby, to wszystko też jest tutaj dostępne. No a Turcja jest krajem, który ma dostęp do 4 mórz, więc będąc tutaj naprawdę trzeba też tych dobrodziejstw mórz popróbować, myślę. Także naprawdę lista jest bardzo, bardzo długa. Jest, faktycznie, ale pogłębię temat tego kebaba. Czym on się różni od takiego, właśnie od takiego stereotypowego pojęcia i wyobrażenia kebaba? Kwestia mięsa, kwestia podania? Wszystko. Dlatego, że jak idziemy w Polsce, w ogóle to jest też takie zabawne, każdy z nas kojarzy też właśnie, że wszędzie tak naprawdę na tego kebsa pójdziemy w Polsce i bardzo często, i wiem Filip, że ty też o tym wiesz, jak pijemy alkohol i kończy nam się impreza, no to w nocy, jak chcemy coś zjeść w Polsce, to idziemy na kebaba, bo najczęściej ten kebab jest po prostu otwarty. Natomiast to jest zawsze czynne i praktycznie dostępne wszędzie. Natomiast co ciekawe, Turcy jak sobie trochę tego alkoholu wypiją, no to oni z kolei jedzą zupę. Tutaj dlatego też bardzo często w hotelach tureckich o północy jest podawana zupa. To jest taki nocny posiłek. Także tutaj nie ma kultury chodzenia na kebaba po imprezie. Tutaj się chodzi na zupę. Są specjalne takie lokale, które są otwierane tylko w nocy, żeby właśnie te wszystkie osoby, które będą wracały z imprezy, mogły sobie gorącą zupę zjeść. Także to taka ciekawostka. Natomiast co do samego kebaba. Faktycznie w Polsce przede wszystkim bardzo często jest dostępny jeden rodzaj kebaba, tak zwany dyner kebab, czyli ten kebab na takim pionowym ruszcie, z którego ścinane są takie pionowe, podłużne paski. mięsa i bardzo często to jest mięso wieprzowe albo wieprzowo-wołowe, co z założenia już nie jest turecką potrawą, bo Turcy nie jedzą wieprzowiny. Więc to jest jakby taka pierwsza rzecz, takie przekłamanie. Natomiast ten dyner kebab to jest tak naprawdę jeden z rodzajów kebaba. Samo słowo kebab oznacza mięso obracające się na ruszcie. I tego kebaba mamy w różnych postaciach. Oczywiście ono może być przyrządzone z mięsa jagnięcego, cielęcego, drobiowego, wołowego również. No oczywiście z wieprzowiny nie zjemy. Natomiast w bardzo różnych postaciach bardzo różny jest sposób przyrządzenia tego mięsa. Tych kebabów w Turcji mamy ponad 100. I to tak naprawdę w zależności od regionu. Niektóre kebaby zjemy tylko jadąc do tej kolebki do tego danego miejsca, dlatego że poza tym miejscem praktycznie nie są one dostępne. Natomiast będąc w kurorcie tych kebabów około 15-20 gatunków zjemy. I taka pierwsza różnica, która myślę, że gdzieś tam będzie nas uderzać, to jest kwestia podania. Nie ma czegoś takiego jak kebab w bułce. Ten kebab, który u nas jest podawany w bułce, to jest tak naprawdę taki niemiecko-turecki kebab. To jest taki pomysł, który gdzieś tam z takich Turków niemieckich przybył do różnych krajów europejskich i już tak zagościł na salonach. Natomiast Turcy jedzą kebab na talerzu i tak ten kebab powinien być spożywany, czyli mamy mięso różnego rodzaju, w zależności od tego, jaki to jest rodzaj kebaba. Koło tego mięsa najczęściej będzie albo kasza bulgur, albo na przykład pilaw, czyli w taki specjalny sposób przyrządzony ryż. No i oczywiście warzywa, ale nie takie surówki, jak my to znamy, tylko na przykład to będzie cebula, świeża posiekana cebula, przyprawiona taką fioletowo-bordową, fajną przyprawą o nazwie sumak. I tak najczęściej na takim talerzu będzie podany kebab. No i oczywiście to mięso też jest odpowiednio przyprawione, bo tutaj takim, powiedziałabym, narodowym mięsem, z którego bardzo dużo kebabów się przyrządza, jest oczywiście baranina, czyli to mięso, które u nas w Polsce że nie jest specjalnie popularne, my też chyba nie do końca mamy jakąś taką tradycję w przyrządzeniu tego mięsa. Natomiast Turcy naprawdę wiedzą, jak to przyrządzić. Zwłaszcza, że kuchnia turecka opiera się w dużej mierze na mięsach właśnie, więc będąc w Turcji na pewno trzeba spróbować kebaba baraniego, czyli takiego właśnie narodowego, prawdziwego. I tutaj już w zależności od tego, czy ktoś lubi pikantne, czy ktoś lubi na przykład mięso polane sosami różnego rodzaju, sosem pomidorowym, jogurtem i tak dalej, czy zapiekane z warzywami, no to absolutnie każdy tutaj jakiegoś kebaba dla siebie znajdzie, nawet wegetarianie, dla których jest tak zwany patlıcan kebab, czyli kebab z bakłażana po prostu. Czyli bakłażan jest przyrządzony jakby zamiast mięsa. Takie danie dla wszystkich wegetarian i wegan również jest dostępne. Okay. No na pewno warto wyjść z hotelu i posmakować lokalnej kuchni. Ale tu jakby kolejne pytanie się nasuwa. Czy w Turcji jest bezpiecznie? Czy tak właśnie można sobie pochodzić wszędzie, pojeździć samemu? To znaczy powiem tak, jest mnóstwo stereotypów związanych z Turcją, z bezpieczeństwem, z bezpieczeństwem kobiet na przykład. No, gdzieś tam mnóstwo różnych stereotypów, mnóstwo różnych historii pewnie krąży. Ja powiem szczerze, że mieszkając tutaj przez te wszystkie lata i też jeżdżąc po Turcji samej w różnych regionach nieturystycznych, dlatego że ja wiele lat temu zrobiłam sobie taką wycieczkę po Turcji, kompletnie nie znając języka, nie umiejąc się w ogóle dogadać. Pojechałam na wschód Turcji, pojechałam do Syrii na stopa i tak dalej. Przejechałam sobie tę część, w której turysta to tam w ogóle się nie pojawia, więc byłam też, myślę, jakaś taka dosyć egzotyczna i jakąś byłam atrakcją też dla tubylców. Naprawdę przez te wszystkie lata odpukać nigdy, ale to nigdy nie spotkało mnie w Turcji nic niebezpiecznego, nic niemiłego, żadna sytuacja, w której poczułabym się niekomfortowo. Powiem szczerze, że dużo gorzej czuję się chodząc po Poznaniu w nocy, na przykład, jak jestem w Polsce. Naprawdę dla mnie, też osoby, która podróżowała i po małych miejscowościach, i po dużych miastach, i chodziła w wiele miejsc sama. Turcja jest absolutnie bezpieczna. Na pewno kwestia taka, że też poruszamy się po miejscach typowo dla turystów, gdzie naprawdę dba się o turystę. Jakby wszyscy zwracają uwagę na to, żeby turyście pomóc, żeby gdzieś tam życzliwie się do niego odnieść. Ja pamiętam takie sytuacje, kiedy nasi turyści się gdzieś zgubili i kompletnie nie wiedzieli, jak się dostać z powrotem do hotelu. To Turcy ich po prostu wsadzili w samochód i do tego hotelu ileś kilometrów odwieźli, no bo nie chcieli, żeby błądzili. Naprawdę to jest bardzo, bardzo życzliwy i pomocny naród, więc co do bezpieczeństwa, to tutaj z mojej strony ja mogę się wypowiadać tylko i wyłącznie pozytywnie i wszędzie tak naprawdę możemy śmiało i swobodnie się poruszać. Tutaj nie ma jakichś takich miejsc, które są, nie wiem, dla nas niedostępne. Nawet meczety. Tutaj też często gdzieś tam pada właśnie takie pytanie, czy my możemy wejść do meczetu. Tak, jak najbardziej, jeśli chcemy zobaczyć, jak meczet wygląda, to śmiało. Tylko nie w czasie modlitwy, tak? To tyle. Okay. Może wtedy... Ale też trzeba wtedy pamiętać o odpowiednim stroju, tak? Tak. To znaczy zasada jest taka, że... Zasada jest taka, że ja to też zawsze gdzieś tam podkreślam, bo często goście nas o to pytają, żeby unikać piątku, bo piątek to jest święty dzień islamu, gdzie jest najwięcej osób modlących się i po prostu, żeby gdzieś tam nie było, nie czuć się, żebyśmy my się nie czuli niekomfortowo, no i żeby te osoby się gdzieś tam nie czuły niekomfortowo też naszą obecnością, no to lepiej się wybrać do meczetu w każdy inny dzień niż piątek. No i generalnie wejść możemy zawsze. No i oczywiście musimy respektować te zasady, które obowiązują, bo to my jesteśmy tutaj gośćmi, to warto, myślę, podkreślić, że to my przyjeżdżamy w gości do kogoś, więc dopasowujemy się. Więc założenie jest takie, że idąc do meczetu powinniśmy mieć nieco dłuższe spodnie, przykryte ramiona i kobiety powinny zakrywać włosy. Natomiast powiem szczerze, że w kurortach turystycznych jakby tego się nie przestrzega, to znaczy nie wyrzuci nikt turystki, jeśli ona przyjdzie bez chusty do meczetu, natomiast no wypada i gdzieś tam z szacunku powinniśmy po prostu gdzieś tam się dopasować. Natomiast w większości meczetów też przy wejściu są takie specjalne chusty i różne okrycia, z których można skorzystać, czyli bezpłatnie, jeżeli mamy, na przykład idziemy sobie na spacer, widzimy meczet i mamy fantazję, żeby do niego wejść, ale nie mamy odpowiedniego stroju, to warto zajrzeć, zobaczyć, jeśli jest odpowiedni strój, to można sobie po prostu go wypożyczyć i śmiało po tym meczecie sobie chodzić, ściągamy sobie buty, robimy sobie zdjęcia, nie ma z tym problemu, to nie jest w żaden sposób zabronione. Okej, okay. A pozytywnie wypowiadasz się o Turkach, tak, że jako przedstawiasz jako taki życzliwy naród. Czy są jakieś takie tematy, powiedzmy, na które lubią rozmawiać, a których lepiej unikać? Znaczy, Turcy są w ogóle bardzo gadatliwym narodem i przede wszystkim to jest... Turcy są bardzo dobrze nastawieni do Polaków. I to też ja się nieraz spotkałam z takimi komicznymi sytuacjami, robiąc na przykład zakupy. No to wiadomo, że nasz język jest zbliżony, myślę, i tak jak ktoś nie zna języka polskiego i na co dzień z Polakami może nie obcuje, no to słysząc nasz język często myli nas z Rosjanami, dlatego że też wizualnie jesteśmy podobni, no i też język gdzieś tam brzmi podobnie. Nieraz się spotkałam właśnie z taką sytuacją, że podano mi cenę, a później jak powiedziałam, że jestem z Polski, no to pan mi powiedział, że a nie, to połowa. To połowa. Także naprawdę w oczach Turków mamy bardzo fajną opinię, to znaczy Turcy bardzo lubią Polaków, bardzo nas cenią, więc bardzo pozytywnie się w ogóle do nas odnoszą i można sobie uciąć tutaj dyskusję na wiele tematów, no ale tych tematów, których na pewno nie poruszamy, znaczy nie powinniśmy poruszać, chyba że wyczujemy, że rozmówca jest otwarty i sam gdzieś tam taki wątek zaczyna, no to są tematy, których nie poruszamy również w Polsce, czyli religia i polityka. To jest to, co budzi zawsze skrajne emocje. Turcy są narodem podzielonym w tej chwili bardzo, zwłaszcza jeśli chodzi o politykę, skąd my to znamy. Także jest podobnie, tutaj bardzo podobnie. więc lepiej jakby w te tematy się nie zagłębiać. No i na pewno też gdzieś tam może nie warto też jakby dyskutować na temat jakichś takich relacji międzynarodowych, dlatego że no wiadomo, sytuacja polityczna jest taka, a nie inna. I tutaj trzeba mieć naprawdę dobre wyczucie, żeby wiedzieć jakby z kim Turcja ma jaki sojusz, na czym oparty. Czyli na przykład mamy konflikt z Grekami chociażby, tak, tutaj w Turcji od wielu lat. No i lepiej jakby też, myślę, nie poruszać takich tematów historycznych, to zostawić. Natomiast można śmiało mówić, że Sobieski ich przegnał spod Wiednia, oczywiście oni tego nie uznają, ale można śmiało się tym chwalić i tutaj nikt nas za to nie będzie karcił, najwyżej będzie to negował. Dobra. Troszkę. Jeszcze taką jedną rzecz bardzo, znaczy tutaj mam kilka takich praktycznych jeszcze pytań do Ciebie, jedno trochę może bardziej otwarte, drugie już takie, znaczy bardziej może ciut obszerniejsze, reszta już takie bardzo małe. Chodzi mi o ubezpieczenie, bo znam przypadki takie, często też podróżując z biurem podróży, akurat w Polsce, jeżeli kupuje się w biurze podróży wycieczkę, to zawsze jest zawarte w tym ubezpieczenie od kosztów leczenia, czyli jakichś nagłych wypadków tam na miejscu. Natomiast no, mniej osób zwraca uwagę na sumy tego ubezpieczenia, które często są stosunkowo niskie w porównaniu do kosztów leczenia, jakie są w kraju. Aha. I jak wygląda... Czy warto mieć większe ubezpieczenie w Turcji, jak droga, czy to jest drogie, tak? Czy drogie są wizyty lekarzy, jakieś, nie wiem, operacje, tego typu rzeczy w porównaniu do naszych warunków polskich, europejskich? To znaczy, moim zdaniem w ogóle warto się doubezpieczyć zawsze, to znaczy rozszerzyć sobie to takie podstawowe ubezpieczenie właśnie ze względu na te koszty leczenia, bo one w Turcji faktycznie są wysokie. Służba zdrowia jest na bardzo dobrym poziomie, to też jest zawsze duże zaskoczenie, ale to się wiąże też z tym, że są wysokie rachunki, mogą być nam wystawione, zwłaszcza przy jakichś poważniejszych schorzeniach właśnie typu jakieś zabiegi operacyjne i tak dalej, więc myślę, że warto się doubezpieczyć, no i oczywiście przy chorobach przewlekłych, no to wiadomo, że też. Nie działa tutaj ta karta EQUS, tak? czyli to, co działa na terenie Unii Europejskiej, tutaj akurat nie ma zastosowania, więc no ja uważam, że powinno się tak naprawdę doubezpieczać, tym bardziej jeśli mamy tendencję do tego, że gdzieś tam, no nie wiem, coś może nam się przydarzyć, tak? że albo chorujemy przewlekle, to tutaj uważam, że ta minimalna stawka to może być trochę za mało. Lepiej, znaczy strzeżonego Pan Bóg strzeże, nie? To jest na tej zasadzie, to ja też tą zasadę wyznaję, że jak się nie ubezpieczymy, to się coś przydarzy, a jak się ubezpieczymy, to właśnie się nie dzieje nic. Także w myśl tej zasady... Nikt nie zakłada jakby, że coś złego się wydarzy, zwłaszcza jak się myśli o czymś tak przyjemnym jak wakacje, ale tak, akurat znam wiele takich przypadków. To między innymi też z Turcji, gdzie no, coś się wydarzyło na miejscu, typu jakiś zawał czy tego typu historie i czy wymagana była operacja, czy raz nawet była śmierć na miejscu, sprowadzenie zwłok. To szło w setki tysięcy złotych. Co oczywiście ubezpieczenie to podstawowe nie pokryło, no i rodzina po powrocie, no raz, że tragedia jak na miejscu, dwa, że też postawiona w ciężkiej sytuacji finansowej, a to nie są jakby duże pieniądze, żeby dodatkowo takie ubezpieczenie wykupić, a na pewno większy spokój na wakacje, o to chodzi, żeby na wakacjach się stresować, a nie denerwować potem jakimiś dodatkowymi kosztami. Dobra, słuchaj, takie... Proste jeszcze tematy, dokumenty. Jakie dokumenty musimy mieć, żeby do tej Turcji wyjechać, wlecieć? No to przede wszystkim musimy posiadać paszport i ten paszport musi być ważny 150 dni od dnia, w którym do Turcji przyjeżdżamy. Dlatego, że często gdzieś tam jest podawana wymóg 6 miesięcy, czyli 180 dni, to nie jest prawda. 150 dni, tyle musi być ważny nasz paszport, żebyśmy mogli do Turcji przylecieć, dlatego że możemy być tutaj przez 3 miesiące bez żadnych dodatkowych dokumentów, czyli przez 90 dni na terenie Republiki Turcji możemy przebywać, a ważność paszportu to musi być jeszcze 60 dni dłużej niż ten nasz bezwizowy pobyt, czyli 90 plus 60 daje nam 150 dni. Tyle musi być ważny nasz paszport. To jest tak naprawdę w tej chwili jedyny dokument, który będzie potrzebny przy wyjeździe do Turcji, dlatego że w ubiegłym roku Turcja szczęśliwie po wielu latach zniosła wymóg wizy dla Polaków. Także wjeżdżając do Turcji, na przejściu granicznym będzie nam wbity stempel do paszportu z datą, w której przekroczyliśmy tę granicę, no i od tego momentu tych 90 dni na terenie Turcji możemy przebywać. Także jak ktoś przyjedzie i mu się tu spodoba, to 3 miesiące może tutaj śmiało spędzić bez żadnych dodatkowych dokumentów. Dobra, a w jakim języku najłatwiej się w Turcji porozumieć? Oprócz tureckiego. Po turecku. To znaczy, ja się śmieję, że w każdym języku, bo mam wrażenie, że to jest tak, to znaczy to tak anegdotycznie może, że tak naprawdę jak ja mówię po polsku, a Turek mówi po turecku, to też jesteśmy w stanie się dogadać. Natomiast tak zupełnie poważnie, to oczywiście w kurortach w większości miejsc dogadamy się swobodnie w języku angielskim, czasami w języku niemieckim, ale to myślę, że częściej jednak na Riwierze, bo to Riwiera Turecka była taka bardzo zdominowana przez gości z Niemiec. No teraz coraz częściej po rosyjsku, no bo jednak Rosjan jest najwięcej, natomiast no angielski myślę, że w zupełności wystarczy, chociaż powiem szczerze, że Turcy przez to, że coraz więcej Polaków, bo z roku na rok oczywiście przybywa tutaj gości z Polski, no to Turcy też to jest taki naród, który ma bardzo dużą umiejętność do nauki języka, więc coraz częściej trafimy na kogoś, kto mówi w języku polskim, bo miał dziewczynę z Polski, albo bo handluje z Polakami, albo coś tam jeszcze innego, więc też często się po polsku dogadamy. Okej. A jak się dogadamy, jesteśmy gdzieś w restauracji, właśnie w hotelu i tak dalej, jak wygląda kwestie napiwków? Generalnie to jest, znaczy napiwki są mile widziane i tutaj faktycznie no takie 10% od rachunku, 10 czy 15% to jest coś, co myślę nikogo nie zaskoczy, to jest podobna zasada jak praktycznie wszędzie. No oczywiście miło jest, jeśli zostawimy napiwek w hotelu, na przykład pani pokojówce, jeśli zostawimy napiwek, nie wiem, jakiemuś kelnerowi, czy komuś, kto nam zaniósł walizkę do pokoju, czy kierowcy, który nas zawiózł na wycieczkę i tak dalej, no to jest oczywiście taki miły zwyczaj, no ale też jakby ze względu na to, że często to są ludzie, którzy pracują tylko i wyłącznie sezonowo, no i te zarobki, które mają, no nie są zbyt duże, no to jakby każdy napiwek jest oczywiście bardzo mile widziany i bardzo tutaj cenny. Także fajny zwyczaj, ja zawsze zachęcam, żeby w miarę możliwości taki napiwek móc zostawiać. Okej. A jeszcze nie zapytałem Cię, jak już przylecisz z tym paszportem, przylatujemy do Turcji, to zegarek przestawiamy? Zegarek przestawiamy w tym momencie, przedstawiamy go o godzinę do przodu. Okej. I mała rzecz jeszcze na koniec, ale istotna. Jakie są gniazdka w hotelach? Takie same gniazdka. Europejski standard, tak? Nasz standard, czyli żadnych przejściówek kupować nie możemy. I jedna rzecz mi jeszcze tak przyszła teraz do głowy, kwestia. No, teraz większość nie może żyć bez internetu, dostępu do internetu. W hotelach często ten dostęp jest różnej jakości, różnej szybkości. Czym warto, nie wiem, sobie wykupić jakąś kartę, jakieś danymi internetowymi, czy coś takiego, jak najkorzystniej mieć dostęp do internetu na wakacjach w Turcji? To znaczy to jest tak, że faktycznie większość hoteli oferuje Wi-Fi w jakimś tam zakresie, no wiadomo, że ono nie zawsze jest wystarczające, Często w różnych miejscach, do których pójdziemy, czyli do sklepów, czy na przykład do jakichś barów na plaży, do restauracji, tam też Wi-Fi będzie nam udostępnione, dostaniemy po prostu jako klient hasło, będziemy mogli korzystać. Natomiast jeśli ktoś faktycznie bez tego internetu żyć nie może, no to przede wszystkim musi pamiętać o tym, żeby wyłączyć sobie transmisję danych w telefonie. To jest coś, co ja zawsze powtarzam, bo nieraz się spotkaliśmy z dziwnymi rachunkami za telefon. No Turcja jest poza Unią, więc ten roaming jest naprawdę, naprawdę drogi, więc wyłączamy sobie transmisję danych. I to, co będzie najwygodniejsze, to jest opcja kupienia sobie po prostu SIM karty z jakimś takim dopasowanym pakietem internetu. My zawsze też podpowiadamy, jak to zrobić tutaj na miejscu, to znaczy do jakiego punktu się udać. Bardzo często takie SIM karty są oferowane już na lotnisku, to znaczy po przylocie można sobie taką kartę wykupić, natomiast nie polecam tego rozwiązania, dlatego że ta SIM karta po pierwsze jest dużo droższa niż jak pójdziemy do autoryzowanego punktu, który znajdziemy praktycznie w każdej miejscowości, dlatego że Turcy to jest naród absolutnie uzależniony od telefonów komórkowych, tutaj standardem są 2 czy 3 komórki na człowieka, więc te punkty są praktycznie wszędzie. No i przede wszystkim taką kartę musimy zarejestrować, to znaczy idąc do punktu i kupując kartę SIM musimy okazać swój paszport. Okej, tak, to jest i ta karta później będzie ważna przez bodajże rok, to znaczy jeśli się tak zdarzy, że wykorzystamy sobie dany pakiet internetu, ale za kilka miesięcy wracamy do Turcji na wakacje, to karta jest aktywna, tak, i tylko ją doładowujemy. Super, super. No internet, ważna rzecz dzisiaj. Ewka, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie nasze i za rozmowę i za potężną dawkę wiedzy o Turcji. Jakbyś jeszcze mogła tylko na koniec powiedzieć, gdzie Cię można znaleźć, tak? Adres strony czy miejsce, gdzie ewentualnie można się z Tobą kontaktować. To ja Ci bardzo dziękuję, Filip. Miło Ci było zobaczyć po kilku latach przerwy. Chociaż na odległość, ale miło. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jeśli ktoś potrzebuje jakiejś więcej informacji, bo tak naprawdę, tak jak tutaj wspomnieliśmy na początku, prowadzę razem z moją przyjaciółką, z moją wspólniczką, prowadzimy biuro i staramy się pokazywać Turcję od tej najpiękniejszej strony i opowiedzieć wiele ciekawostek, których się nie da wyczytać w przewodnikach. No to można do nas się zgłaszać także również z różnymi pytaniami. Jak ktoś tutaj potrzebuje się dowiedzieć czegoś więcej, to śmiało można się z nami kontaktować albo na Facebooku, albo na Instagramie. Nasze biuro nazywa się Aleyna Tours, pisane przez Y, także tam nas, myślę, że wszyscy mogą śmiało znaleźć. Albo zajrzeć na naszą stronę internetową, czyli www.bodrum-wycieczki.pl i wszystkich serdecznie do Bodrum zapraszam na wakacje. Dzięki. No to jest pewnie adres internetowy łatwiejszy będzie do wpisania niż nazwa firmy, ale ja też pod odcinkiem w opisie tam podlinkuję te wszystkie nazwy, o których też mówiliśmy, także na pewno będzie można łatwo trafić. Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Również. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś... Do zobaczenia w Turcji, Filip. Tak, do zobaczenia w Turcji, ale też może uda nam się jeszcze złapać. Cieszę się, że złapałem jeszcze przed rozpoczęciem sezonu, zanim wpadła już w wir pracy, także mamy taką fajną wiedzę w pigułce o Turcji. Dzięki. Cześć. Dziękuję również. Pozdrawiam. Cześć.